Ania Wojtkowiak, witam serdecznie w Kolej TV. Zbliżający się czas wiosennych porządków to świetny moment na to, żeby wprowadzić trochę nowości. Dlatego dzisiaj zapraszam Was na pierwszy materiał z cyklu Ludzie Kolei. Poza tym w skrócie informacji powiemy również o planach budowy ogrodzenia stołecznej linii średnicowej oraz o umowie, jaką zawarła PKP Polskie Linie Kolejowe SA na modernizację trzech węzłów kolejowych w dużych miastach. 9 marca w samo południe maszyniści dali z lokomotyw sygnał baczność. W ten sposób upamiętniono ofiary katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. Taki sposób złożenia hołdu ofiarom to tradycja na kolei. Tego dnia odbył się również pogrzeb pierwszego kolejarza, który zginął w katastrofie. Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych podjął decyzję o zainstalowaniu monitoringu i budowie ogrodzenia stołecznej linii średnicowej. Ma to zapobiec częstym kradzieżom elementów infrastruktury, które powodują utrudnienia w ruchu pociągów. Dzięki inwestycji cały szlak od tunelu dalekobieżnego na Powiślu do dworca Warszawa Wschodnia będzie monitorowany. Nad jego bezpieczeństwem czuwać będzie centralny system monitoringu Straży Ochrony Kolei. Szacowana wartość inwestycji to 1 600 000 zł. Budowa drugiej linii warszawskiego metra nabrała tempa. Efektem pracy nad powstaniem przystanku Nowy Świat jest zajęcie przez wykonawcę całej długości ulicy Świętokrzyskiej. Położony 30 metrów pod ziemią przystanek będzie najgłębszym z centralnego odcinka drugiej linii metra. Przystanek Świętokrzyska to kolejny punkt, w którym przyspieszono pracę. Obecnie trwa tutaj budowa ścian szczelinowych. Kolejny etap inwestycji przewidziany od 30 kwietnia zakłada m.in. zamknięcie ulicy Marszałkowskiej na okres 4,5 miesiąca. Więcej o budowie drugiej linii metra już wkrótce w Kolej TV. Wspólny bilet na terenie powiatu wołomińskiego zostanie utrzymany. Mieszkańcy będą mogli w dalszym ciągu podróżować pociągami kolei mazowieckich na podstawie biletów Zarządu Transportu Miejskiego. Zawarcie porozumienia między ZTM a powiatem wołomińskim to gwarancja utrzymania wspólnego biletu na linii do Zagościńca przez wiele lat. Porozumienie będzie obowiązywało do końca czerwca 2016 roku z możliwością przedłużenia o kolejne 4 lata, czyli aż do 2020 roku. Nowy wygląd, nowe elektroniczne tablice informacyjne oraz kasy biletowe przystosowane dla niepełnosprawnych. Te i wiele innych udogodnień posiada nowy dworzec w Terespolu. 23 lutego Polskie Koleje Państwowe SA oddały go do użytku podróżnych. W ramach prac remontowych odnowiono elewację, wykonano kamienne posadzki, wymieniono dach, drzwi i okna oraz wszystkie instalacje sanitarne i elektryczne. W holu kasowym zainstalowano nowe, elektroniczne tablice informacyjne. Dworzec został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przygotowano pomieszczenia, w których możliwe będzie zorganizowanie punktu informacyjnego, przechowalni bagażu i poczekalni. Dla bezpieczeństwa pasażerów zamontowano nowoczesny system monitoringu i ostrzegania o pożarze. Dzięki przebudowie tunelem podziemnym pod torami będą mogli swobodnie przejeżdżać rowerzyści. Dla zmotoryzowanych podróżnych w otoczeniu budynku przygotowany został parking na 60 miejsc. Po porównaniu z zeszłym rokiem, on bardzo przeobraził się. To dość takie europejskie standardy, nowy design, bardzo nowoczesne, komfortne i udobne. Поэтому я бы сказала, что это очень даже здорово. Очень красиво, мне очень нравится. Вот. Намного лучше выглядит, чем раньше. Очень приятно заходить. Сразу видно, что уже европейский уровень. Очень приятно. Первое впечатление при пересечении границы. Dworzec w Terespolu to jeden z wielu obiektów, które PKP SA po gruntownych remontach udostępnią tej zimy i wiosną podróżnym. W ramach remontu dworca w Piotrkowie Trybunalskim PKP Energetyka dokonuje wymiany instalacji elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego. Zobaczmy, jak przebiega realizacja tego zadania. Od kwietnia 2011 roku w Piotrkowie Trybunalskim trwa remont dworca kolejowego. Budowę instalacji elektrycznej wykonuje PKP Energetyka. Pracami objęte są 4 budynki, w tym budynek główny obiektu. Prace obejmują wymianę instalacji elektrycznej oraz montaż oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego wraz z osprzętem elektrycznym. Podczas budowy ułożono ponad 7 tysięcy metrów przewodów, zamontowano 19 rozdzielnic oraz ponad 200 gniazd i wyłączników. Na zewnątrz ustawiono 21 nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Będą one oświetlały teren wokół dworca.
Oświetlenie, które zostało wykonane, jego natężenie spełnia wszelkie wymogi polskich norm i zapewnia 100% bezpieczeństwo podróżnemu w czasie przebywania jego na obiekcie kolejowym, to znaczy na peronach lub w budynku. Planowana jest również instalacja 3 neonów po wschodniej, zachodniej i południowej stronie budynku głównego. Oświetlenie dworca kolejowego będzie miało nowoczesny charakter, jednocześnie doskonale będzie się komponowało z architekturą obiektu. W 3 budynkach prace zostały już zakończone, a w głównym zrealizowane są w 70%. Przy realizacji tego projektu pracuje jedna brygada w składzie 5 osób lub mniejszym w zależności od frontu robót. Zakończenie wszystkich prac zaplanowane jest na maj 2012 roku. Koszt inwestycji to 1 300 000 zł. Remont dworca kolejowego w Piotrkowie Trybunalskim jest kolejnym etapem w programie modernizacji dworców prowadzonym przez PKP SA. A teraz czas na niespodziankę, czyli pierwszy reportaż z cyklu Ludzie Kolei. W nowej pozycji w Kolej TV poznacie wiele zawodów związanych z kolejnictwem, ale przede wszystkim wyjątkowych ludzi, ich pasje oraz osiągnięcia. Rozpoczynamy od osoby, której głos wielu podróżującym z pewnością wyda się znajomy. Pociąg Eurocity Sobieski do Katowic i Wiednia wjedzie na tor drugi przy peronie trzecim. Dworzec centralny w Warszawie każdego dnia odwiedza ponad 40 tysięcy podróżnych. Każdemu z nich w odnalezieniu właściwego peronu lub zdobyciu informacji na temat odjazdu pociągu służą pomocą plakaty z rozkładami jazdy, pragotrony oraz punkty informacji. Jest oprócz nich coś jeszcze – tajemniczy głos płynący z megafonów. To jemu najbardziej ufają podróżni. Za każdym anonimowym głosem stoi konkretna osoba. W przypadku dworca centralnego w Warszawie jest to 8 osób. Z ich ust każdej doby wygłaszanych jest około 1400 komunikatów dla 340 pociągów. Jeden z głosów wygłaszających komunikaty na dworcu centralnym należy do pani Renaty Gorzelak, która w zawodzie megafonistki pracuje już od 25 lat. Pociąg ekspres Intercity Chrobry ze Szczecina i Poznania do Warszawy Wschodniej. Wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Do obsługi megafonu są niezbędne określone predyspozycje i umiejętności. Podstawowe warunki to odpowiednia barwa głosu i prawidłowa dykcja. Myślę, że strony głosowe mam dość mocne, ale może kiedyś będzie trzeba zacząć. Witaminki, płukanki. Równie ważna jest bardzo dobra orientacja w rozkładzie jazdy pociągów i wiedza o tym, jak jest skonstruowany. To praca zespołowa. Osoba zapowiadająca pociągi musi na bieżąco współpracować z dyżurnymi ruchu. Pracujemy na systemie, który wyświetla się podróżnym na perony. Jeśli chodzi o informacje o odjazdach pociągów, współpracujemy z dyżurnym ruchu. Właściwie pracujemy pod dyktando dyżurnego ruchu. On zgłasza pociągi, które zostaje ze stacji sąsiedniej. Zgłasza nam o numerze. My wyszukujemy ten pociąg w swoim komputerze, wypisujemy na krawędź peronu i zapowiadamy i to wszystko. Pani Renata, wygłaszając zapowiedzi, korzysta z wcześniej przygotowanych schematów, ale zdarza się mnóstwo nieprzewidzianych sytuacji, w których musi reagować na gorąco. Miałam raz sytuację taką, że młody chłopak chciał się oświadczyć dziewczynie przez megafon, no ale to w naszej sytuacji było to niedopuszczalne, to musiałabym jakoś porozumieć się ze swoim zwierzchnikiem, żeby to było możliwe. Sama nie mogłam podjąć takiej decyzji, nic z tego nie wyszło. Nie wiem, w jaki sposób się oświadczył, ale na pewno nie przez megafon. Komunikaty w językach obcych są odtwarzane z nagrań. W pierwszej kolejności w języku kraju, do którego jedzie pociąg. Głos pani Renaty Gorzelak oraz 7 pozostałych osób wypowiadających komunikaty dociera do 16 milionów pasażerów, którzy w ciągu roku odwiedzają dworzec centralny. No chyba jestem uzależniona od adrenaliny. Jak się coś dzieje, to naprawdę wiem, że żyję. Ciśnienie mi się podnosi. W trakcie całego dyżuru osoba przy mikrofonie wygłasza nawet 500 000 zapowiedzi. Spotkanie z panią Renatą kończy dzisiejsze wydanie Kolej TV. Kto będzie bohaterem następnego reportażu, dowiecie się już niebawem. A póki co oczywiście zapraszam was na następne wydanie Kolej TV. Do zobaczenia już za tydzień.